Suzhou, miasto w delcie rzeki Yangtze, otrzymało kilka przydomków. Marco Polo nazwał je wielkim i szlachetnym miastem oraz Wenecją Wschodu. Suzhou jest portem rzecznym położonym przy wielkim kanale niedaleko jeziora Tai. Miasto poprzecinane jest siecią 24 mniejszych kanałów wodnych. O Suzhou mówi się również, że jest miastem ogrodem i miastem jedwabiu, na którym się bogaciło. Tych ogrodów było niegdyś 287, z których do dziś przetrwało 69. Ale to nie tylko dawna stolica państwa Wu z epoki Trzech Królestw, ale również jedno z najszybciej rozwijających się miast chińskich. Zajrzyjmy najpierw do starej części Suzhou. Główna ulica przecina kanał na dwie części. Jedną odnowioną, nastawioną na turystów i drugą bardziej zaniedbaną, ale zachowującą stare chińskie klimaty. Po kanałach co chwilę sunie łódź transportująca mieszkańców bądź turystów. Decydujemy się na pójście trasą turystyczną, potem przejdziemy na drugą stronę. Wszędzie wiszą szyldy z chińską kaligrafią i mnóstwo czerwonych lampionów. Sklepy wypełnione pamiątkami czekają na klientów. W pawilonie o tradycyjnej chińskiej architekturze sklep z wypożyczalnią sukien i fotograf gotowy na sesję zdjęciową. To w Chinach nierzadki widok. Uliczka ciągnie się wzdłuż obu brzegów kanału. Oba brzegi co jakiś czas połączone są garbatymi mostami. Tam też można zrobić zdjęcie wypożyczonej sukni ślubnej. Na wielu domach czas odcisnął swoje piętno. Fasady skierowane w stronę ulicy odnowione, tyły domostw skierowane ku kanałowi już nie bardzo. Bardzo malowniczo wyglądają kolorowe reklamy wywieszone nad sklepikami. Większość fasad domów przy tej ulicy wykonana jest z drewna. Uliczka zamknięta jest dla samochodów, ale poruszają się po niej skutery i riksze. Ten sklep oferuje setki bajecznie kolorowych lamp przypominających lampiony. Artyści zachęcają wystawionymi obrazami do zakupu ich dzieł.
i jeszcze jeden sklep z lampami. Widać, cieszą się one dużym powodzeniem, gdyż widujemy je na wielu chińskich starówkach. Ta uliczka to typowy handlowy deptak. Miał rację Marco Polo, gdy dotarł tu w swojej podróży i nazwał Suzhou Wenecją Wschodu. Było to w 1276 roku. A to już druga część tej samej ulicy. Tu można zobaczyć stare Suzhou z zaniedbanymi zaułkami, handlarzy rybami oraz kuchnię z typowo chińskim jedzeniem. Niestety deszcz przeszkodził w nieco dłuższym spacerze. To pierwszy deszcz od czasu przyjazdu do Chin, nie licząc nocnego deszczu w Pekinie. A teraz przeniesiemy się do zupełnie innego Suzhou, miasta dynamicznie rozwijającego się przemysłu wysokich technologii, wieżowców wyrastających jak grzyby po deszczu, miasta nauki i techniki. Tu rozwija się elektronika, optyka, a bliskość Szanghaju to dodatkowy atut tego bogatego miasta. Suzhou to miasto o najwyższym PKB w Chinach. Nic więc dziwnego, że ceny za metr kwadratowy w powstających apartamentowcach są bardzo wysokie i sięgają niekiedy nawet 20 tysięcy juanów za metr kwadratowy. Jedziemy w stronę jeziora Złotego Koguta, wokół którego powstała super nowoczesna dzielnica. Dzielnicę zbudowano w kooperacji singapursko-chińskiej. Mieszczą się w niej centra techniki i technologii, luksusowe apartamentowce, miejsca odpoczynku i rozrywki, restauracje i puby. Po prawej stronie widać już nowoczesność tego miasta, szkło i stal. Ta ciekawa konstrukcja to budynek nazwany Bramą Wschodu. Dojechaliśmy na miejsce, skąd pieszo idziemy na brzeg jeziora Złotego Koguta. W wodzie kanału odbija się ogromna bryła Bramy Wschodu, na której szczycie pracują ogromne dźwigi. Po środku pasażu posadzono duże drzewo. Jego pień jest jeszcze podparty z trzech stron, bo drzewo musi się najpierw dobrze ukorzenić. Na płyciźnie jeziora niedaleko brzegu znajduje się ogromna fontanna, którą wykorzystuje się do spektakli światło i dźwięk podczas koncertów i uroczystości, np. chińskiego Nowego Roku.
Po markach zaparkowanych samochodów widać, że nie przyjeżdżają tu biedacy. Przy pirsach sumują luksusowe jachty chińskiego biznesu. Schody pokryte czerwonymi chodnikami oczekują na wieczornych gości. Personel przy wejściu na schody też już stoi gotowy ich powitać. Skwer pokryty tysiącami lampek wyraźnie rysuje się w zapadającym zmroku. W parku nad jeziorem jasno jak w dzień. Suzhou jest iluminowane tysiącami świateł i reklam. Wielopoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowanie mieni się wieloma zmieniającymi się kolorami. Pozostał nam już tylko ostatni, krótki etap podróży Suzhou-Szanghaj. Droga biegnie wzdłuż jeziora Duxi, wokół którego utworzono tereny rekreacyjne, m.in. pole golfowe. Trasa do Szanghaju przebiega częściowo pod dnem jeziora, a tunel ma 3460 metrów. Zbliżamy się do miasteczka uniwersyteckiego. Zbudowano tu akademiki, boiska sportowe, korty, pływalnie. W miasteczku położonym na dużej powierzchni znajdują się również centra technologiczne, w których zatrudniani są pracownicy naukowi wyższych uczelni Suzhou. Żegnamy się z Suzhou, miastem ogrodów, jedwabiu i kanałów, które łączy w sobie wielowiekową historię z nowoczesnością i przyszłością.